I to już nie jest wyczyn. Tak, burka. I pojeżdżone. Chociaż za bardzo to on się nie przedławi. Dalej na trójce wyrywa to. Klaksonu niestety nie ma, bo nie wiem, chyba klakson jest rąbany. Albo jest za mały prąd, bo jest w granicach 7-8 voltów. Niecierpliwością wyczekiwało na taki odcinek zjazdy, ale nie jestem w formie. Mam problemy z bitem niestety. Coś jest nie tak z silnikiem, bo po prostu poci mi się ze wszystkich uszczelniaczy, jakie są na silniku. Nie wiem, tak jakby odła się zatkała albo jakiś kanał w środku. Robi się za duże ciśnienie, się po prostu robi. Jak jeżdżę wolniej, to jest wszystko ok, ale jak pałuję, to po prostu takie ciśnienie się robi, że wywala olej wszystkimi uszczelniaczami. Zarzuciło. I widziałem, że prawie bez gazu może koło porwać. O kurde. Widzę, że tutaj dość sporo osób jeździ. Czyli to już nie jest wyczyn. Ta górka. I pojeżdżone. Chyba wałek mi się rozjebał. Od kopka. No wałek. Rozwalił mi się, kurde. Ale nie musiałem gazować. Tylko teraz jest sucho, to opona klei, nie? Michelin Starcross. Opona klei, ale na mokrym to już pewnie jeszcze tak nie dawała rady. Na chwilę obecną, jak jeżdżę, to nie jestem zbytnio z niej zadowolony. Próbujemy tu.
uderzenia. Kurwa, prawie drzewo. Poszłem bokiem. Ale gałązkę tam przeskoczyłem. Jest refleks. Jasny pieron, to było. To było epickie. Najlepsze, że żadnych ochraniaczy nic kurde nie ubrałem. Mieliście? Kurczę, no. Ładnie przeskoczyłem tu całą drogę. O, tam wylądowałem na górze. Czyli jeszcze tak źle to nie jest. Ale tam co z tym korzeniem to było trochę niebezpieczne. Dobra. Tak samo jest. Myślę, że bezproblemowa jazda. Zredukował. Jeszcze raz. Prawdziwy endurowiec się nie poddaj. No nie ma. Delikatnie zjechać, żeby się nie wypierdolić na filmiku. Thank you.
jedziemy, żeby się silnik ochłodził. Dużo osób też mówiło, pytało się, czemu mój feedback tak chujowo chodzi. Gorzej niż feedback Ridera. Odpowiedź jest taka, ja tak go nie wkręcałem. Tu jesteśmy w garażu, zaparkowałem. Tak z grubsza oglądałem. Nie będziecie tego widzieć, ale pękł mi dekiel boczny od strony sprzęgła. Od strony sprzęgła tu mi dekiel pękł. Kurczę, ale no. Jest no masakra. Widzicie, cały silnik zżygany olejem. Wszystkie uszczelniacze, kurde. Wszystkie, dosłownie każdy uszczelniacz puścił. Nie wiem, co to się stało, ale to rozbiorę i będę grzebał. Nie wiem, czy teraz ktoś coś zauważył nietypowego, ale co jest to tutaj zamontowane? A no, zamontowałem za Airboxa do mojej 170. O dziwo chodzi, wszystko idealnie, nie dławi, nie zmieniałem żadnych dysz, nic. Tylko że no jak zwykle ja wszystko przerabiam i tego Airboxa też mam przerobionego, ale to pokażę wam w przyszłości. Klakson mam podłączony, wszystko mam zrobione, tylko nie sprawdziłem klaksonu. Właśnie w tym jest problem, że nie sprawdziłem klaksonu, czy w ogóle działa, bo multimetrem, nie jak to się nazywa, pomierzyłem, jest w granicach na wolnych obrotach, w wolnych obrotach jest w granicach 8 V, czyli robi tam prąd. Robi prąd, ale właśnie o dziwo. Ale o dziwo właśnie, kurde, nie klaksonuje mi to. Nie wiem czemu. Będę musiał to jeszcze przepatrzyć. Ewentualnie co mi się wydaje, że klakson jest zrąbany albo coś tam jest nie tak. No i tyle no. Recenzji z opony jeszcze nie będzie, chociaż na asfalcie teraz mi przygazowałem, już widzę efekty, że mi pourywało kostki. Gdzie nie gdzie. No, jak wkręciłem na maksa, to zaczęło mi mielać koło na asfalcie. Wyście tego nie widzieli, no ale ja czułem, że dupa mi zaczęła latać we wszystkie strony. No to i tyle, no. Spróbuję tam obczaić co z tym deklem, bo ten kopek mi tak zgrzyta. Kurde, coś tam się zrąbało. Będę musiał to zrobić i wtedy dopiero pojadę w Paryję, bo jak wpieprze się takie ciężkie błoto i rozwali mi się to całkowicie, to ja już nawet tam nie wyciągnę tego pitbike'a nigdy w życiu. Tam, gdzie zamierzam wjechać na testy tej opony. Więc musicie z cierpliwością poczekać, no niestety. Dobra, to tyle. Tyle w tym odcinku. Standardowo podobało się wam łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał, to nic nie kosztuje. Macie jakieś ciekawe pomysły, co byście chcieli zobaczyć na enduro w następnych odcinków, możecie pisać w komentarzach. No i tyle. To my się żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Hej. 3, 2, 1, go!